Jak myślisz, stary? Skasujemy tego gościa? Wiedziałem, że się ze mną zgodzisz. No mam nadzieję, że jest to ważna sprawa, bo wiesz, że on nie lubi, jak ktoś mu przeszkadza. Chodź. Małpa? No, piłem już mleko. Pij, mówię, pij! Dobrze, dobrze. Najpierw się. Dobrze, dobrze. Tylko tak trochę. Małpa! Szef, coś z grą pomoże. Nie twój interes. Mów, co jest grane szybko. Czego by tu zacząć? Tak, słucham. No więc spotkaliśmy tego gościa w łazience. I on był łysy. Znaczy, wcześniej nie był łysy, ale zaczął się golić. Do rzeczy, małpa. No, sam pan ustalał takie prawo, że każdy łysy musi płacić. Pierwszy raz w życiu widzę, że masz rację, Gibbon. Przepraszam, nazywam się małpa. Tak wiem, jasne, się pan. No, dobra, z tego co słyszę. Myślę, jest twardy. Mów, więcej ci głów podawaj. Co się działo? No więc szefie tak. Kula poszedł jak zwykle przywinąć małego do tego kiba. No i spotkał tego łysola i ten łysol powalił go jednym parszywym żółtem. Gość musi być twardy. No, zdecydowanie. Musi znać jakieś sztuki. Walki. Też. Dobra. Co robimy, szef? Słuchaj, widzę, że sam sobie szympans nie poradzisz. Opa. Tak, jasne, Gibbon, jasne. Słuchaj, weź kulę i weź te kluczyki. Są kluczyki do mojego mysia, weźcie mysia, tylko pilny. Tak, oka w głowie pilny. Dobra, dobra. Żebyś nie zgubił. To jest od tego czołgu, nie? Ten zielony. Gibbon, słuchaj. Weźmy czołg może. Pamiętasz akcję zeszłoroczną? No coś tam brazylijskie, stało. Niemowlę? No coś pamiętam. Tam się stało? Co się stało? Czołgiem pojechaliśmy. Gąsienica. A, pękła. Pamiętam. Jeszcze nie zrobiłeś, możesz się tym zająć. Jak najszybciej, ile mam czekać? To mowę miał strasznie twardą głowę. Dobra, zamknij jej, koniec tych głupot. Wiecie z kulą, co macie robić. Macie mesia, gość wychodzi, wy patrzycie, czekacie. Podjeżdżacie. Dwa szybkie, jednym pierdnięciem go zwalacie. Mam nadzieję, że mnie nie zawiedziecie. Postaramy się. Wypijmy za powodzenie. Napijmy się. Gibbon. Gibbon! Wypierdolę!
Regina! Przyjąć Dryna. Proszę, szefie. O, widzę, że coś szefa trapi. Dobrze widzisz. Tak między nami. Zastanawiam się, czy Kuri i Shimpiemu dobrze poszło. Czy sobie chłopaki dali radę? Fakt, nie było żadnych informacji od tygodnia. Może w środę się odezwie. Zostaw mnie samego. Do jutra masz wolne. Dzięki. Muszę do szefa zadzwonić, no. Czego słucham? O co chodzi? Witam, szefie, witam. To twój ulubiony pracownik, Małpa. Szefie, mam wieści dobre nawet. Nie udało nam się go złapać. Trochę go poturbowaliśmy, ale na uciek. Mesio nie wystarczył. Mówiłem, żeby wziąć ten czołg. Zamknij się, szybki, zamknij się. Zamknij ryj. Słuchaj. Znowu przynosisz mi złe wieści. Doprowadziłeś mnie do wściekłości. Dobra, słuchaj. Zostaliście w ciebie. Od Stryn. Od Łysa. Dobrze. Słuchaj, spokojnie, spokojnie. Daj mi chwilkę. Dobrze. Szybki, słuchaj. Gość, jak podejrzewam, relaksuje się pewnie po swoim zwycięstwie, a waszej porażce. Na plaży miejskiej. Na pewno wypoczywa. Z jakimiś panienkami. Opala się na pewno. Może pływa. Macie tam pojechać od razu. Macie go tam dorwać. Rozumiesz mnie? Rozumiesz? Szefie, szef, spokojnie. Nie krzycz, no. Przecież załatwimy go. Zobaczysz. Wszystko będzie dobrze. Jesteśmy przecież twoimi najlepszymi ludźmi. I w ogóle przecież nas lubisz bardzo. A mnie zwłaszcza. Szefie, szefie. Halo, halo. Rozłączył się. Nie wiem, o co mu chodzi. Zichu, powiem ci, że nienawidzę tego gibona.